Jak bardzo wkurzają Cię pytania o byłego? Wiesz, nie tylko nasze, reporterów, ale też internautów, którzy mam wrażenie, że robią to zdecydowanie częściej. Wiesz, to jest zdecydowanie takie dla mnie dziwne zdarzenie i dziwne w ogóle, coś dziwnego, ponieważ ja wcześniej już byłam znana przed tym, jak byłam z moim ekspartnerem, więc troszeczkę mnie to zadziwia, że non-stop jestem jakby wywoływana do tablicy odnośnie mojego eks, pomimo tego, że ja już nie żyję jego życiem, ich życiem, ale ludzie bardzo chyba lubią właśnie poruszać ten temat mnie i mojego eksa. To jest bardzo dla mnie dziwne, ponieważ... To tak jest zawsze. Dzisiaj padły plotki, że Zbyszek Zamachowski bierze kolejny ślub z panią Gabrielą Muskałą i też pojawiły się kontakty z panią Moniką Richardson, więc to chyba tak zawsze będzie, wiesz, w showbizie. No wiesz co, no to coś w tym jest, no niestety z tym wiąże się show biznes, tylko niestety chwilami jest to przykre, że niektóre osoby gdzieś tam bardzo, no nie wiem, łączą pewne kwestie, że można byłoby się skupić na gdzieś przyszłości tej drugiej osoby, która się rozwija, robi coś dobrego, ale tylko skupiamy się na tym, co było i wracamy, czyli jak, nie wiem, odnosisz się do tego, jak coś tam, jak reagujesz, no jest to skomplikowane. Życie w show biznesie nie jest proste, więc jak wszyscy dobrze o tym wiemy, wszystkim wydaje się, że to życie jest... Może być fajnie opłacalne, ale nie jest proste. Wiesz co, wszystkim wydaje się, że to jest takie wszystko usłane różami, ale to tak nie wygląda. Ja jestem wdzięczna za to, co mam, pomimo tego, że chwilami gdzieś tam cierpię, w sercu cierpię i nie pokazuję może do końca tego na Instagramie, choć starałam się teraz pokazywać autentyczność, tak? Też nie zawsze jest mi super przyjemnie i pokazuję też te smutne chwile, w których jest mi trudno, ale no, ludziom wydaje się, że wszystko jest takie proste, ale nie jest. A powiedz mi, czy dostałeś zaproszenie na wywiad do żurnalisty? Wiesz co, o tym nie chciałabym mówić publicznie. Ja mogłabym dużo rzeczy teraz zrobić, ale z pewnych względów tego nie robię. Dlatego, że ja uważam, że trzeba mieć szacunek do wszystkich sytuacji, do tego wszystkiego, że jakby nie dawać drugiemu, jakby nie dawać bliźniemu temu tego, co tobie niemiłe. O, może tak to bym nazwała, więc... No. Jeszcze w takim razie dopytam, poniekąd pozostając w tym temacie, czy przez wzgląd na to, co przeżyłaś, będąc w relacji z Kubą, to jesteś niechętna na wiązanie się ze znanymi facetami? Dokładnie tak. Miałam pewną sytuację, że mogłam się związać i była praktycznie droga taka, że moglibyśmy być razem, ale ze względu na to, że była to osoba publiczna, to już się na to nie zdecydowałam, dlatego że... To jest ta osoba, o której wszyscy myślimy? Nie, ale nawet jakbym była, to nawet bym wam nie powiedziała, więc nigdy się do tego nie przyznam. To jest moja po prostu wielka tajemnica, ale uważam, że o takich rzeczach nie mówi się głośno, więc no wydaje mi się... Że... Nie mówi się głośno, ale ludzie jednak obserwują i robią zdjęcia. Dostaliśmy takie, jak wiesz, trzymałaś się za rękę z pewnym tancerzem i... Wiesz co, no, mogą dostawać pytania. No mogą dostawać, no, słuchaj, no to dostaliście, no to już wiesz, tam mało interesuje, ja jakby tego aż tak nie śledzę. Ja żyję swoim życiem, a to co media piszą, to piszą, wiesz, no to nie mam wpływu. Ja znam prawdę, a nigdy, dopóki nie zostanę zapytana o zdanie, to ja się nie wypowiadam, więc wiesz, to jest takie troszeczkę można mieć, to ma takie dwie strony. A co w takim razie powiesz, w sensie co zamierzasz zrobić, żeby ta łatka tak naprawdę, czy w ogóle cokolwiek zamierzasz zrobić, czy to masz nadzieję się samoistnie wydarzy, żeby ta łatka byłej partnerki Kuby Rzeźniczaka od ciebie została, że tak powiem, odpięta? Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne, żeby to odkleić, dlatego że wiesz, ta historia moja i mojego syna, nieżyjącego już syna, jest na tyle straszna i na tyle gdzieś tam wywołała duże poruszenie wśród Polaków, że ciężko jest o tym, nie wiem, zapomnieć, dlatego wiele osób mi będzie kojarzyło już głównie z tym, że no, byłam mamą syna Kuby Rzeźniczaka, a nie, że byłam uczestniczką Top Model, więc no niestety ja się muszę z tym liczyć. Ja nie jadę na tym wózku, ja żyję swoim życiem, robię to, co mogę, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu. Nie oglądam się do tyłu, patrzę do przodu i jestem wdzięczna za dziś, a niestety niektórzy ludzie i to, co oni myślą, na to nie mam wpływu i chyba nigdy nie będę miała.